Dwa ostatnie mecze to szybko zdobywane gole przez zawodników Suwałk. Na razie jednak tutaj w ofensywie Wigry faulowany Bartosz. Tak, jednak lewa noga, Piotr Głowacki, dośrodkowanie na Pieczarę, no i to była naprawdę doskonała okazja, aby tutaj objął prowadzenie zespół z Rzeszowa, doskonale w bramce Hieronim Zoch. Jeszcze będzie szansa, aby to poprawić, chociaż teraz dobrze, winner drugiej ligi nie oglądaliśmy. Wigry. Denis Gojko, dośrodkowanie. Teraz też był Sałczyk, były Wełniak i cały czas w ataku Wigry. Może być jeszcze niebezpiecznie. Daniel Liszka zamyka to wszystko na lewej stronie, ale bardzo dobrze po raz kolejny wyłuskuje piłkę spod nóg rywala. Doświadczenie, uwaga, bo teraz Stal, Głowacki dośrodkowuje, Pieczara! Nie było spalonego, ale też nie było strzału. Ale świetnie Głali, bo to on nie był adresatem tego podania, ale no świetne dośrodkowanie w tej sytuacji. Chyba Krystian Pieczara po prostu nie spodziewał się, że ta piłka... Dobry doskok Babiarza, udało się odzyskać piłkę, powalczy Sałczek, aby tutaj wyprzedzić Kostkowskiego. Niepewnie obrońca Stali, Cezary Sałczek. Musiał też uważać Kostkowski, bo był zdenerwowany tym, że to Sałczek tutaj wygrał walkę o pozycję. Zobaczmy Liszka, zbyt głęboko. Tak. No ale ostatnie mecze to obecność Sylwestrzaka na pozycji prawego defensora. Babiarz, Kamiński. Próba rozrzucenia na lewą stronę, ale no właśnie przed Sałczkiem był Sylwestra, chociaż strata obrońcy Stali. Cezary Sałczek jeszcze postara się o dobitkę Liszka, ale nic z tego. Króluje Grzelak, Szczepanek, no tym razem przydarzyła mu się strata. Pytanie, czy ona nie będzie tutaj brzemienna w skutki. Cezary Sałczek, no i tak można... Wyborem nie byłoby uderzenie piłki w kierunku tego dalszego słupka. Zobaczmy, on tutaj... czekał i chciał, no nawet to jest jakby wariant uderzenia lewą nogą, więc tutaj to jest pozycja no, bardziej ukierunkowana na zawodnika prawonożnego. Widzimy, że jeden zawodnik Stali leży pod murem. Patrzymy, Sałczek nisko, był rykoszet, jeszcze Babiarz, Bartłomiej Babiarz. Kolejne dośrodkowanie, zobaczymy jak ono się zakończy, strzał głową. Pieczara. Olejarka. Świetnie, tutaj zabiera się Olejarka, ale brak dokładności, chociaż Pieczara, zobacz jak się tutaj rozrzucił. Jest piłka do Sylwestrzaka, Radosław Sylwestrzak uderza! Miło, bo Górnik zremisował bezbramkowo z błękitnymi Stargard. Uwaga, jest uderzenie Mularczyka, naprawdę ciekawe. Ten pułap, jeśli chodzi o wysokość, ułatwił zadanie Kaczorowskiemu, bo ta piłka w zasadzie no koniec końców wylądowała na dobrej dla niego wysokości. Też był dobrze ustawiony, to tak. Też na pewno pomogło jego ustawienie. Strata piłki, choć zaraz kolejna strata, tym razem w drugą stronę. Mularczyk, ciekawe to podanie, podniesiona chorągiewka. Ligi na naszym kanale, pytanie czy ta liczba mnoga będzie wskazana. Zobaczmy, Kaczorowski. Jak na razie też Kaczorowski, bardzo dobry występ. Kilka niezłych interwencji w pierwszej połowie, jeśli chodzi o Wiktora Kaczorowskiego. Być może za chwilkę kolejna, Kasper Wełniak. No trudny strzał. Mówiłeś o tym uderzeniu, zobaczmy jeszcze raz. To nie było łatwe. Tak naprawdę, zobacz, szybko się złożył do strzału. Fajnie ułożyła mu się ta piłka. Pewnie no tutaj dla napastnika pokusa oddania strzału w takiej sytuacji musi być bardzo, bardzo duża. I Bartosz Wolski. Właśnie on teraz przy piłce, zagranie do Sławka, Sławek do środka, Olejarka, nie miał z czego uderzyć, ale udało się wyłożyć piłkę koledze. Nie miał najlepszej okazji, tam czekał Szczypek na 16, 20 metrze, gdzieś w tym wachlarzu metrów. Dawid Olejarka, no taka próba kąśliwego zagrania gdzieś, niedokładnie, korzysta z tego Szeliga, Olejarka. Już ta akcja Stali, gdzie piątką suną zawodnicy z Rzeszowa. Sławek przytomnie do Szeligi. Szeliga, uderzenie niecelne. Bezpośrednio w pole karne dośrodkowana ta piłka. Głowacki może właśnie na to się szykował. Zobaczmy, Sylwestrzak w polu karnym obok bramki. Głowacki jakby ciebie usłyszał, że mało drugich piłek zbierają gracze Stali. Na to się przyszykował, tak? Tak, przyszykował się na to. No to gdzieś tam zacentrował. Postara się sam odebrać piłkę Adamek. Bartosz Wolski bardzo dobrze, zyskuje kolejne metry. Jest na lewej stronie boiska Mariusz Sławek. Sławek, płasko, Piekarski. Ale tu Głowacki będzie centrował za chwilkę. Utrzymał piłkę w boisku Piotr Głowacki, no. Kłosa, wspiera go Olejarka. Dawid Olejarka w poszukiwaniu Kłosa. Wiktor Kłos faulowany w polu karnym. No i... Tutaj oceniać na 100%, żeby kogoś swoją ocenę tutaj, nie wiem, nie skrzywdzić. Tak jest, Mularczyk pokazywał od razu, że nie faulował, ale, wiesz co, ale zdecydowanie. Jego, ale wiesz co, on pokazywał palcem, że nie faulował, ale jego wzrok mówił co innego, tak. Doskonale wie. Minuta. Stal przed doskonałą szansą, aby otworzyć wynik. Głowacki gol, 1-0 dla Stali. Kapitan drużyny, widzimy mocne uderzenie. Zoch, no poszedł w ten ruch, ale to nie wystarczyło. Teraz rozpędza się w drugą stronę. Akcja Stali, Szczepanek na prawo. Wyłożenie do Wolskiego.
Jesteś Pieczara, Wolski, Piętą w poszukiwaniu Pieczary, choć już tutaj to wszystko nie było tak dopieszczone, jak być mogło. Głowacki będzie jak najdalej rzucał. W kierunku Pieczary, ale tam jest też Dobrodka. No wiesz co, Pieczara też uważa, żeby tylko nie dać pretekstu do przewinienia. Zobaczmy, Adamek do Piekarskiego, Piekarski do Gojki, Gojko do środka, Kamil Adamek! Gdzie tutaj uaktywnił nam się też na prawej stronie Denis Gojko. Patrzymy na tę akcję raz jeszcze. W zasadzie zaczął ją Adamek, zagrywając głową do Piekarskiego. Piekarski do Gojki, Gojko do Adamka, nieupilnowany napastnik Wigiel przez Damiana Kostkowskiego. I tak jak mówisz, Wiktor Kaczorowski nie miał nic do powiedzenia.